Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem odpowiedzieć na pytanie jednego z widzów dotyczące porównania konsekwencji gospodarczych kryzysu epidemiologicznego w Europie Zachodniej i w naszym regionie. Otóż oczywiście te wszystkie szacunki cały czas się wahają, są korygowane, ale mniej więcej w tej chwili spadek PKB w strefie euro jest szacowany na 6,5 do 11,5% w najgorszym wypadku. I na tym tle rzeczywiście trzeba przyznać, że nasz region wypada dobrze albo nawet bardzo dobrze, ale są różnice, ponieważ okazało się, że im bardziej kraj jest izolowany, tym mniej jest wrażliwy na wszystkie zewnętrzne bodźce. Bo oto okazuje się, że na przykład Chorwacja, która nie jest w strefie euro, będzie miała najwyższy spadek PKB, bo 7,5%. A jest to spowodowane po prostu brakiem turystów. Chorwacja z turystyki miała nawet 10 miliardów euro rocznie dochodu. Więc to była bardzo poważna pozycja w budżecie. Także w tej chwili szykuje się poważny kryzys społeczny w Chorwacji, 7,5%. Natomiast kraje bałtyckie, które przecież są w strefie euro, będą miały spadek PKB rzędu 6%, no czyli trochę mniejszy niż przeciętna. Następnie ciekawa jest sytuacja Czech i Słowacji, bo Czechy mają własną przecież walutę, a Słowacja jest w strefie euro. Mimo to oba kraje będą miały spadek rzędu 5,5%, według tych szacunków oczywiście. Dlaczego? No, Słowacja ma duży przemysł samochodowy, który bardzo ucierpiał, Czechy też, a poza tym Czechy są bardziej otwarte, bardziej uzależnione od handlu międzynarodowego. Po Czechach i Chorwacji kolejnym krajem jest Słowenia, która straci prawdopodobnie 5%, co znów jest wynikiem zależności od gospodarki Włoch i gospodarki Austrii. Za Słowenią plasuje się Bułgaria 4,6% i Rumunia 4,3%. I teraz dopiero za nimi są Polska i Węgry. Tutaj szacuje się, że spadek będzie wynosił 4%. No nie jesteśmy w strefie euro i dobrze na tym, rzecz jasna, wychodzimy. Ale są ciekawe dane i ciekawe zjawiska, ponieważ na przykład Serbia będzie miała według Międzynarodowego Funduszu Walutowego spadek PKB tylko 3 albo nawet 2,5%. No ale znów jest to wynikiem stosunkowo dużej izolacji gospodarki serbskiej i stąd jej odporności na czynniki, na bodźce zewnętrzne. Więc to, co daje duże korzyści w momencie, kiedy mamy koniunkturę, czyli właśnie gospodarka nastawiona na handel międzynarodowy, otwarta, no to w momencie kryzysu okazuje się słabym punktem. Też Gruzja będzie miała 3%, natomiast Turcja będzie miała aż 7%. Ale to jest znów spowodowane między innymi turystyką, albo nawet przede wszystkim turystyką. Dlatego, że ten sektor gospodarki daje bardzo duże dochody Turcji. Więc widzimy, że nasz region nie najgorzej, przynajmniej w tych prognozach, wychodzi z kryzysu. No i zobaczymy, czy te przewidywania się sprawdzą, czy sytuacja się nie pogorszy. Dlatego tak ważne jest wyjście z kwarantanny, z zamrożenia gospodarki, a tutaj pierwsi byli oczywiście Czesi. Bo jest to naród racjonalny i kierujący się no, tak naprawdę interesami gospodarczymi.
Jeśli chodzi o naszych stałych przyjaciół, prawda, to najpotężniejsze państwo na świecie, którego zwolennicy tutaj licznie odwiedzają mój program, czyli Federację Rosyjską, no to minister finansów Siluanow, chyba Anton ma na imię, w tej chwili przewiduje oficjalnie, że w budżecie zabraknie 20% dochodów. Jednocześnie wiemy już, że z ropy i gazu dochody będą mniejsze minimum o 20 miliardów dolarów. Moim zdaniem będą znacznie, ta luka będzie znacznie większa, dlatego że Siluanow prognozował brak 20 miliardów dolarów przy cenie baryłki 30 dolarów. Natomiast taka cena 30 dolarów, chociaż zdarza się, to w praktyce dla ropy Ural jest nieosiągalna. 30 dolarów to jest ropa Brent. Natomiast ropa Ural kosztuje maksimum 25 dolarów za baryłkę, więc te straty będą jeszcze większe. W tej chwili, jeśli chodzi o PKB rosyjskie, to warto porównać do PKB polskiego, bo przecież trole rosyjskie tak twierdzą, że Polska jest niczym, a Rosja wszystkim. Jaka to potęga straszna. No to warto spojrzeć na PKB Rosji, które miało wynosić 1 bilion 663 miliardy dolarów. Ale w tej chwili już wiadomo, że wyniesie maksimum 1 bilion 400 miliardów dolarów, czyli zmniejszy się o 263 miliardy dolarów. Dla porównania PKB Polski to jest około 600 miliardów dolarów, czyli jeszcze trochę i okaże się, że PKB Polski to jest połowa PKB tej potężnej Rosji, która jak wiadomo najsilniejszym krajem na świecie jest i ma niezwyciężoną armię, która nie potrafiła sobie dać rady w Donbasie. A propos Donbasu, to taka dygresja mała, że no niestety szef administracji prezydenta i generalnie doradca prezydenta Putina do spraw Ukrainy i Mołdowy, Dmitrij Kozak, były wicepremier, mimo że jest obłożony sankcjami, no to jednak mógł sobie spokojnie pojechać do Berlina, gdzie uzgadniał z Niemcami, jakby to powiedzieć, przyszłość Ukrainy. Tak? No i Niemcy oświadczyli, że muszą bilateralnie tę sprawę z Rosjanami omawiać, więc przedstawiciel Angeli Merkel będzie z Kozakiem rozstrzygał przyszłość Ukrainy i takie są właśnie konsekwencje polityki kapitulacji ekipy prezydenta Zełenskiego. Zobaczymy, jaki będzie oddźwięk na Ukrainie i reakcja społeczeństwa na to. Ale teraz jeszcze wracając do spraw gospodarczych. Otóż w miarę zbliżania się wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych zaostrza się konflikt amerykańsko-chiński. Dlatego, że nie tylko w tej chwili jest już gotowa ustawa o nałożeniu sankcji na Chiny za koronawirusa. Prezydent Trump wezwał Federalny Fundusz Emerytalny do tego, żeby nie kupował akcji chińskich przedsiębiorstw. Ten Federalny Fundusz Emerytalny ma jak dotychczas akcji chińskich za 4 miliardy. Co więcej, kiedy Chińczycy zwrócili się o renegocjację układu z końca zeszłego roku, Trump się na to nie zgodził, co jest oczywiście zrozumiałe z punktu widzenia amerykańskiego. Trzeba jednak pamiętać, że Chińczycy posiadają obligacji państwowych amerykańskich na sumę 1 biliona 100 miliardów dolarów. Przy czym zaznaczam, bo zaraz się rozmaite trole przyczepią, chodzi o bilion i miliard nasz, tak, a nie amerykański. I tutaj no, oczywiście otworzyły się spekulacje, jak Chińczycy na ewentualne sankcje za COVID by reagowali. Nie mogą oni upłynnić wszystkich obligacji amerykańskich, bo na tym by stracili. Dlatego, że cena obligacji by spadła. Oczywiście byłby to duży cios dla Ameryki, ale dla Chin również. Więc mogą upłynąć obligacje amerykańskie tylko bardzo powoli. Jednocześnie, co ciekawe, banki rosyjskie zaczęły sprzedawać złoto.
Na razie są to małe ilości, ponieważ sprzedano złota w ostatnich tygodniach jedynie za 854 miliony dolarów. No w tej chwili już pewnie za miliard dolarów, ale tutaj chodzi o pewien trend. 61 banków zaczęło sprzedawać złoto, a tylko 6 nie sprzedaje. Najwięcej złota sprzedało, bo 2 tony, Promin Swiast Bank, czyli bank, który finansuje produkcję zbrojeniową. No to oznacza, że Rosjanie muszą upłynąć rezerwy. I ja wiem, że rosyjskie trolle zaraz będą krzyczały, jaki to rubel silny, bo się umacnia, bo już nie płacimy 75 ani 80, tylko 72 ruble za dolara, ale prawda jest nieco inna. Otóż od wczoraj Bank Centralny Rosji miał sprzedawać po 400 milionów dolarów dziennie, żeby wzmocnić kurs rubla. No po to, żeby przedsiębiorstwa mogły dokonać zakupów zagranicznych. Potem ewentualnie można rubla zdewaluować i w ten sposób poprawić bilans płatniczy wewnątrzkrajowy. Ale fakt pozostaje faktem, złoto jest sprzedawane, rezerwy są upłynniane. No i teraz taka ciekawostka. Właśnie prokurator prokuratury do walki z przestępczością zorganizowaną w Mołdowie, niejaki Aleksander Stefan Olu, Gagauz, zakończył śledztwo w sprawie Ludmiły Kozłowskiej. I śledztwo to jest jednym z 38 śledztw, które zostały zawieszone czy też wstrzymane z taką motywacją, że były one niesłusznie prowadzone przez poprzednie władze. No i oczywiście można byłoby się tutaj, gdyby się było wybiórczo, ucieszyć, ale trzeba zawsze zwracać uwagę na to, kim jest ten, który coś mówi albo podejmuje jakieś decyzje. Otóż Aleksander Stefan Olu, który został prokuratorem generalnym zaraz po tym, jak został obalony poprzedni rząd i władzę w Mołdowie objął rząd czysto prorosyjski, składający się z socjalistów prezydenta Dodona i demokratów. Ten rząd objął władzę 14 listopada zeszłego roku, a Stefan Olu został mianowany 29 listopada. No i oczywiście całkowicie przypadkowo prokurator Aleksander Stefan Olu poprzednio, kiedy był posłem w parlamencie Mołdowy z ramienia Partii Socjalistycznej, to był przewodniczącym grupy przyjaźni z Dumą Państwową. Tak to dziwnie się składa i takie przypadki są częste, dlatego trzeba sprawdzać. Jednocześnie pamiętamy, jak to Ludmiła Kozłowska dostała prawo do podróżowania po Unii Europejskiej, ale zapominamy, że było to pod naciskiem niejakiego Guy Verhofstadta, który oprócz tego, że znany jest z nienawiści do Polski, to swego czasu odbywał pielgrzymkę do Putina na kolanach, żeby błagać Putina o to, żeby uczynił z Belgii gaz, hubowy gaz dla gazu rosyjskiego, który potem Belgia miała sprzedawać dalej w Europie. No, Putin wybrał jednak Niemcy jako bardziej perspektywiczne. I na marginesie tego chciałem tutaj zwrócić uwagę na wypowiedzi Witolda Gadowskiego, który ostatnio stał się autorytetem w sprawie koronawirusa, że jak przytacza jakieś tłumaczenia z angielskiego, to, które mu robią inni, to powinien zwrócić uwagę, kogo tłumaczy i skąd to się bierze. Bo jeżeli dla Witolda Gadowskiego autorytetem jest Gheorghadze, były szef MSW Gruzji, jest to generał KGB, jeden z najważniejszych agentów rosyjskich w Gruzji, no to jego informacje są mocno podejrzane. Tym bardziej, że to, co on rozgaduje, czyli że wokół laboratorium w Tbilisi umierali ludzie, bo tam oczywiście Amerykanie dokonywali doświadczeń z bronią biologiczną i testowali to wszystko na ludności okolicznej, no to jest kolejna wrzutka rosyjskiej dezinformacji. Bardzo łatwo można to sprawdzić, wystarczy pooglądać sobie telewizję Cargrad, Małofiejewa, gdzie również ma swój program Dugin. Co więcej, jeśli się przytacza
źródła angielskie, to też warto sprawdzić, jakie to są portale. Bo jeżeli chodzi o informacje podawane przez Witolda Gadowskiego na temat Chińczyka Li, który to został zamordowany w Stanach Zjednoczonych, bo odkrył tajemnicę koronawirusa, no to warto wiedzieć, że źródło tego to jest taki portal Duran, Duran. A portal Duran, nie mylić z Duran Duran, który jest portalem muzycznym, jest oczywiście redagowany przez Rosjan. Siedziba tego mieści się w Moskwie. I jest to jeden z głównych rosyjskich portali dezinformacyjnych. Rzecz jasna, najskuteczniejsza dezinformacja rosyjska przychodzi za pośrednictwem strefy języka angielskiego. I to nie powinno nikogo mylić. A zatem badamy źródła naszych informacji, nawet jeśli klikalność miałaby się zmniejszyć. Bo przypominam, że to prawda jest ważniejsza, a nie klikalność. No ale tak na marginesie chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o oceny dotyczące sytuacji politycznej w Polsce, no to ja się z Witoldem Gadowskim oczywiście zgadzam. Tylko że no niestety, jeżeli się bierzemy za sprawy międzynarodowe, to trzeba znać języki obce. No niekoniecznie te 15 czy 20, ale powiedzmy 8-10 podstawowych. I badać zawsze źródła pochodzenia naszych informacji. Ponieważ jest to ważny temat, więc więcej czasu poświęcę portalowi Duran na następnym spotkaniu, a poza tym w Mołdowie szykuje się obalenie owego rządu prorosyjskiego. Przy czym to wcale nie znaczy, że zwolennicy niezależności od Rosji obejmą władzę, bo Rosja doskonale wie, że czasy prezydenta Dodona już minęły i dlatego oczywiście przygotowała podmiankę, tak żeby dużo się zmieniając, wszystko pozostawić po staremu. Dziękuję Państwu.